Feel great, czuj się świetnie. To filozofia, która towarzyszy Caldwell International od samego początku, od kwietnia 2015 roku. W ramach tej filozofii dostarczamy na rynek produkty zwane suplementami. Czym właściwie są suplementy i co takiego robią z naszym organizmem? Na to pytanie odpowie nam dzisiaj nasz dzisiejszy gość, którym jest Marek Grzelewski. Dzień dobry. Witamy Cię, Marku. Bardzo się cieszę, że mogę Cię dzisiaj gościć w naszym studio. Marek jest wyjątkową osobą. Z jakiego powodu, zapytacie? Otóż po pierwsze jest moim serdecznym przyjacielem. Po drugie jest osobą, która jest praktykiem i zna branżę marketingu sieciowego niemalże od podszewki. Zajmujesz się tym biznesem blisko 17 lat, dobrze pamiętam? Chyba już minęło to 17 lat. No i myślę, że ten najważniejszy powód, trzeci, jest taki, że Marek jest kreatorem większości suplementów, które Caldwell International ma w swojej ofercie. Na dzisiejszym webinarze chcielibyśmy odpowiedzieć na Wasze pytania, na pytania, które wpłynęły w ciągu 2 lat istnienia firmy do naszego działu obsługi klienta. I są to pytania dotyczące głównie tego, w jaki sposób używać suplementów, czym one się różnią, dlaczego kosztują właśnie tyle, ile kosztują. Myślę, że na te pytania i na wiele innych dzisiaj porozmawiamy właśnie z Markiem. Pierwsze pytanie, to które pojawia się bardzo często, brzmi: jak długo, Marku, muszę używać suplementów i kiedy mogę przestać i kiedy jest widoczny efekt? Po jakim czasie stosowania? A jak długo powinniśmy się zdrowo odżywiać, żeby się dobrze czuć? A jak długo powinniśmy się odchudzać, żeby całe życie być szczupłym? No mniej więcej tak samo długo, jak zażywać suplementy. W ogóle należałoby chyba zacząć od pytania, co to są suplementy diety, bo często jak rozmawiam z ludźmi, mam wrażenie, że troszeczkę zatarła się granica między postrzeganiem tego jako suplement diety, czyli dodatek żywnościowy, z granicą leków. Ludziom wydaje się czasami, że oni łykają tabletkę czy kapsułkę, a nie konkretną substancję roślinną, która ma jakiś wpływ na ich organizm. Suplementy, jak już powiedziałem, to jest dodatek żywieniowy, to wysoko wyspecjalizowane dodatki żywnościowe, które zawierają wszystkie te substancje, których nie jesteśmy w dzisiejszych czasach w stanie przyswoić z normalnego pożywienia. Więc jak długo powinniśmy je zażywać? No, tak długo, jak będziemy jeść. Czyli do końca życia, tak? Jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać, jeżeli chcemy, żeby nasz organizm otrzymał z pożywienia wszystko to, co jest potrzebne do utrzymywania go w stanie naturalnym, a naturalnym stanem naszego organizmu jest stan zdrowia, no to do tej pory powinniśmy się suplementować i to jak najszerzej możemy. Na jednym z Twoich szkoleń usłyszałem takie zdanie, że jesteś tym, co przyswajasz. To szkolenie zresztą, to też zapamiętałem, nosiło tytuł, który jest już tytułem bardzo znanym. To szkolenie zresztą jest Twoim szkoleniem sztandarowym, a mianowicie, iż suplementacja dzisiaj to nie luksus, to konieczność. Jakbyś mógł rozwinąć tą myśl, jak też tą poprzednią. No, suplementacja to nie luksus, to konieczność. To konieczność dlatego, że jak już wcześniej powiedziałem, w diecie niestety nie znajdziemy tego wszystkiego, co jest nam do utrzymania organizmu w dobrym kondycji potrzebne. No, nawet gdybyśmy naprawdę sobie tą dietę zbilansowali, gdybyśmy sobie tworzyli te potrawy w sposób taki idealny, to nigdy nie będziemy w dzisiejszych czasach pewni, z czego, co znajduje się w tej kapuście, co znajduje się w tym pomidorze, czy są tam wszystkie te substancje, które w nim zawarte być powinny. Trzeba by było mieć jeszcze organiczne te potrawy z naturalnych, ekologicznych źródeł. W suplemencie mamy pewność, że te substancje się tam znajdują, tylko tutaj wróciłbym jeszcze do tego zagadnienia pod tytułem jesteś tym, co przyswajasz. Bo kiedyś pewien facet powiedział, że jesteś tym, co jesz. Tylko że to było długi, długi czas temu, kiedy jeszcze żywność się, dajmy na to, hodowało, siało, a nie produkowało. Tak? W tamtych czasach to było zasadne, bo wszystkie substancje potrzebne do życia mogliśmy czerpać z normalnego pożywienia. Dzisiaj zasadne jest stwierdzenie, jesteś tym, co przyswajasz i to ma wielkie odniesienie do suplementów diety. Bo jak większość z nas wie, kiedy pójdziemy sobie gdzieś poobserwować rynek suplementacyjny, czy do apteki, czy do jakiegoś różnego rodzaju sklepów specjalistycznych z suplementami, znajdziemy suplementy i tanie, średniej cenie i drogie. Czym one się różnią od siebie? No różnią się mniej więcej tym, czym
Wino za 7 zł, od wina za 30 zł i od wina za 100 zł, czy też wędliny, sera, telefonu, samochodu, jakkolwiek byśmy nie zajrzeli, wszystko co ma wyższą jakość, ma też wyższą cenę, to jest naturalne. W suplementach jest dokładnie tak samo, bo kiedy porównamy sobie preparat za 15 zł z preparatem za 200 zł i zobaczymy, że tak naprawdę i tu są witaminy, i tu są witaminy, i tu są mikroelementy, i tu są. Tylko teraz należałoby sobie zadać więcej trudu, skąd pochodzą te substancje, czy one są organiczne, czy syntetyczne, czy nasz organizm je przyswaja, czy nie. Stąd bierze się też cena tych produktów. No właśnie, i to jest kolejne pytanie do Ciebie. Wpłynęło takie do naszej firmy. Dlaczego Total Men, mój ulubiony suplement, czy Total Women, kosztuje właśnie tyle, ile kosztuje, skoro, cytuję, odpowiedniki na rynku są znacznie tańsze i można już kupić preparat multivitaminowy za kilkanaście złotych. Skąd jest ta cena? Ja bardzo proszę, jeżeli ktoś znalazł na rynku odpowiednik Totala, to niech mi prześle link czy cokolwiek, żebym mógł sobie zobaczyć, bo ja nie znam odpowiednika tego preparatu na rynku. Dlatego, że po pierwsze, tanie suplementy, jak już powiedziałem, są zrobione z często substancji, których nie przyswajamy. Drogie to są te substancje organiczne. Teraz, kiedy wysypiemy sobie kapsułkę jakiegoś preparatu witaminowego z apteki na stół i wysypiemy saszetkę preparatu Total, no to na gołym okiem, że tak powiem, można zauważyć różnicę. Jeżeli prześledzimy sobie skład, no to moim zdaniem preparat Total możemy podzielić co najmniej na 5 oddzielnych suplementów. Biorąc pod uwagę, że wszystkie substancje tam użyte są, szczególnie witaminy, w bardzo wysokich dawkach, mikroelementy w najwyższych możliwych dopuszczalnych, ogromna ilość organicznego potasu i magnezu, koenzym Q10, resweratrol, maka, żeńszeń, no substancje, które naprawdę kosztują. Gdybyśmy to wszystko sobie przeanalizowali cenowo, to można zrobić 5 preparatów, które będą łącznie kosztowały 600 zł i byłyby wtedy ogółem po 120 każdy, przyjmijmy, czy po 118, byłyby niedrogie i chętnie by je ludzie kupowali, tylko to kłóciło się z filozofią zarówno Colway International, jak i moją, bo jak na wstępie powiedziałeś, ja zajmowałem się sprzedażą bezpośrednią i los mi dał taką szansę, że w dzisiejszych czasach mogę współtworzyć, dawać pomysły na produkty, które widzę, jak będę je sprzedawał. Zalety tych produktów, korzyści wynikające z używania, tak? Total for men, total for women, przecież to jest 5 produktów w jednym. Przecież ta cena jest badalnie niska. Jeżeli to, no to jest logika, tak? Sama wskazuje, jak sobie to podzielimy. Dlatego, kiedy myślę o produktach, kiedy pojawia mi się pomysł, to ja już widzę, jak to się będzie sprzedawało, jakie korzyści ludziom można podać z używania tych produktów. I moim zdaniem ceny wszystkich suplementów Colway International co do jakości ich są aż za racjonalne. No to, że masz doskonałe wyczucie rynku, o tym świadczy fakt, że produkty, które stworzyłeś od początku firmy i w miarę kiedy wprowadzamy nowe produkty, one natychmiast wchodzą do topu sprzedaży Colway International i mają liczną rzeszę fanów. Ja na przykład jestem fanem właśnie Totala for Men. Natomiast mam takie pytanie, ponieważ kiedy zacząłem używać tego produktu, spotkało mnie coś, co spotyka wielu naszych klientów. Ty wiesz, o czym mówię. Tak, dokładnie. A mianowicie mdłości po zażyciu Total Men. Czy to samo dotyczy tych naszych klientów, klientek, które zażywają Total for Women? Mógłbyś odpowiedzieć na pytanie, skąd te mdłości, jak sobie z tym poradzić? Docierają. Do mnie dociera bardzo dużo też pytań, na które staram się jak tylko mogę odpowiadać. I temat mdłości pojawił się kilkukrotnie. Konsultowałem to z różnymi mądrymi ludźmi i doszliśmy do takiego wniosku, wszyscy, którzy to ze mną konsultowali, doszli do pewnego wniosku, że stworzyliśmy za dobry suplement. Za bogaty składem, tak? Bo czy magnez, czy potas, czy te mikroelementy, pamiętajmy, że to wszystko są sole metali ciężkich, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest ciężkostrawna potrawa. I teraz pierwsza rzecz, żeby uniknąć tych mdłości, bo jestem w stanie założyć się z Tobą, że na początku piłeś to na czczo. Dokładnie, tak było. Jeżeli wypijemy Total na czczo, mdłości są gwarantowane z powodu jego bardzo bogatego składu, tak? Więc Total powinno się spożywać zawsze w trakcie lub po posiłku.
I jeżeli w dalszym ciągu te mdłości nie ustępują, no to nie uchodzi inaczej, jak trzeba ten preparat rozbić na dwie części, czyli pół saszetki zażyć sobie przy śniadaniu, a drugie pół przy obiedzie i wtedy to powinno znacznie pomóc. Natomiast ja osobiście mam na to bardzo fajny przepis, bo staram się, jak mogę, uprawiać sport i jeżeli już mam iść na trening, to są to zawsze godziny albo 7, albo 8 rano, bo później już nie mogę. I ja sobie robię fajne śniadanie, robię sobie koktajl, shake taki z banana, do tego dolewam wymieszany total z witaminą C, dodaję do tego bodajże jeszcze owsiankę, może dwa żółtka czasami, miksuję to, blenduję, wypijam i w tak podany total w życiu nie spowoduje mdłości, ale efekty na treningu są za to bardzo odczuwalnie lepsze. Czy masz więcej energii? Większa energia, większa witalność. Jestem lekki, ale odżywiony we wszystkie substancje, które są mi do życia potrzebne. Do tego jest jeszcze żeńszeń maka, czyli te troszeczkę pobudzające. Do tego piję sobie jeszcze małą kawkę i jest pięknie. No dobrze, ale powiedz, jaka jest różnica między Total Man a Total Woman? Ponieważ też wiele osób o to pyta, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi preparatami. Czym one się charakteryzują i czy Total Woman może być używany przez mężczyzn? W ogóle jest sens, żeby na przykład Total Woman spożywał mężczyznę i odwrotnie, żeby Total Man był zażywany przez panie. Bo pewnie miałeś jakiś cel, oczywiście, tworząc te dwa preparaty. Oczywiście. Ja nie widzę sensu w tym, żeby kobieta zażywała Total Man, a mężczyzna Total Woman, tak? Bo nie bez powodu te preparaty powstały w taki sposób. Baza jest podobna, bo skład witaminowo-mineralny jest bardzo podobny, różni się nieznacznie ilościami substancji, bo dla kobiet są niektórych substancji jest po prostu mniejsza ilość, ale różnią się drastycznie dodatkami ekstraktów roślinnych. Dla mężczyzn wycelowaliśmy w sektor witalności, tak, żeby w sferze kondycji fizycznej, psychicznej, witalności ogólnej. No i powiedzmy to też libido. W sferze seksualnej również, bo są tam takie substancje jak żeńszeń, maka, L-arginina, które znacznie wpływają na poziom kondycji seksualnej mężczyzny. Natomiast u kobiet nastawiliśmy się głównie na ładny wygląd, tak, żeby to może było jakoś kompatybilne ze sobą. Jest tam dużo, właściwie trzy ekstrakty o wysokiej standaryzacji na krzemionkę, która ma ogromny wpływ na skórę, włosy, paznokcie. Więc tak generalnie, no jak ktoś by się uparł, to prawda, no to można. Jak ktoś jest przewrotny, to może wypić rano herbatę zamiast kawy albo coś na pobudzenie. Tak. Mówiłeś o krzemionce i faktycznie ta krzemionka ma duży wpływ na poprawę wyglądu skóry. W Color International celowo wyróżniamy dwie grupy produktów. Po pierwsze mówimy o tym, że zacznij od odżywiania, zacznij od suplementacji, czyli feel great, czuj się świetnie. Mówimy o tym, że piękno płynie od wewnątrz, a dopiero potem polecamy naszym klientom kosmetyki. Zachęcamy do tego, aby używać naszych preparatów do użytku zewnętrznego. Skoro mówimy o feel great, czuj się świetnie, to chciałbym znowu wrócić do Totala, szczególnie tego, który dedykowany jest paniom, do tej krzemionki wspomnianej przez ciebie. Czym jest Nutri-Kosmetyk i czy Total Woman może być zaliczony do grupy właśnie do tej kategorii Nutri-Kosmetyków? Jak najbardziej. Nutri-kosmetyk, czyli kosmetyk, który wchłaniamy przez układ pokarmowy. Krótko mówiąc, Total, zarówno Men, jak i Woman możemy zakwalifikować, a w szczególności Woman, do grupy Nutri-kosmetyków. Szczególnie w połączeniu z witaminą C daje to świetne rezultaty, dlatego że ogromna dawka krzemionki, to jest naprawdę duża, powoduje oczywiście lepszy wygląd tej skóry, włosów, paznokci. Do tego witamina C, która odgrywa kluczową rolę w produkcji przez nasz organizm kolagenu, w budowaniu się tkanki łącznej i również skóry. Więc te dwa produkty, które są bazą w ogóle suplementacji w Color International, możemy do tego zakwalifikować. Omega-3, nienasycone kwasy tłuszczowe, mają też ogromny wpływ. Kolamid, który zabiera bardzo dużo aminokwasów kolagenowych, jak najbardziej. No i Slimcol, który jest nas w stanie troszeczkę wysmuklić, żeby wyglądać również lepiej. Również lepiej. Skoro mówisz o Slimcolu, no to tutaj kolejne pytanie. Czy Slimcol działa, czy Slimcol jest skuteczny nawet wtedy, kiedy nie uprawiam sportu, kiedy moim ulubionym zajęciem jest spędzanie czasu przed telewizorem z jakimiś tam chrupkami czy chipsami, tak? Czyli zero aktywności sportowej, tylko Slimcol. Czy ja mogę liczyć na efekt wówczas?
Znaczy SlimCol, jak wszystkie suplementy diety stosowane do wspomagania procesu odchudzania, one wspomagają. Chociaż taka substancja jak kapsaicyna zawarta w SlimColu, ona ma bardzo poważne badania poczynione w Stanach Zjednoczonych na temat jej wpływu na spalanie tkanki tłuszczowej i jest tam dużym drukiem napisane, że ona spala tkankę tłuszczową nawet w momencie, kiedy siedzimy, tak? Ale nie oszukujmy się. Jeżeli nie zrobimy czegoś więcej, to od samego jedzenia SlimColu nie schudniemy. Jeżeli zagryziemy SlimCol 8 pączkami, to nie ma na to szansy. Jeżeli chcemy zgubić kilogramy za pomocą diety, bez sportu, bo to też jest możliwe, SlimCol w tym pomoże, tak? Bo wszystkie 7 substancji tam zawartych mają działanie wspomagające odchudzanie, wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej. Jeśli dołożymy do tego sport, wydarzy się to o wiele szybciej. Ale SlimCol to nie tylko odchudzanie, to nie tylko jakby spalanie tkanki tłuszczowej. To jest preparat o bardzo szerokim spektrum działania, dlatego że spalaczy tłuszczu na rynku jest bardzo dużo. Pojawiają się, znikają. Więcej w tym marketingu jakiegokolwiek sensu. Natomiast my podeszliśmy do tego, no dobra, mamy zrobić spalacz tłuszczu do branży MLM. MLM to nie jest biznes, w którym robi się reklamę, sezonowo sprzedaje się produkt i potem znika. Nie. Tu produkty są polecane od jednej osoby do drugiej, tak? Poprzez prawdziwe świadectwo. Prawdziwym świadectwem jest chociażby grupa Wellness Call International, tak? Która schudła łącznie ponad 80 kg w 6 osób, tak? No cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo to myślę jest wynik spektakularny. Grupa ta prowadzona przez Maćka Wieczorkiewicza, naszego trenera wellness, systematycznie wspomagała tą swoją aktywność fizyczną właśnie SlimColem. Dokładnie, oni zjadali bardzo duże ilości SlimColu. I on ewidentnie przyspieszył te wszystkie procesy, co potwierdziła również pani dietetyk, że proces następował o wiele szybciej. Natomiast fajna rzecz w SlimColu to szersze spektrum działania polega na tym, że zawarte są tam substancje, które po pierwsze pomagają spalić tkankę tłuszczową, ale po drugie wspomagają pracę układu pokarmowego, wspomagają trawienie, wspomagają proces detoksykacji, pracę wątroby, trzustki. Wspomagają pracę jelit zawartością błonnika, wspomagają odbudowę flory bakteryjnej, dostarczając jej pożywki, którą najbardziej lubi, tak? Bo samo dostarczanie bakterii do organizmu, kiedy nie mają się czym odżywiać, też nie jest do końca takie skuteczne, tak? Więc ten preparat jest wszechstronny i nie jest tylko dla tych, którzy chcą schudnąć. Mogą go stosować również ludzie, którzy chcą sobie poprawić pracę układu pokarmowego. No właśnie, a powiedz mi taką rzecz. Ostatnio moja znajoma zapytała mnie, czy może podać SlimCol dziecku. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, od dziecka lubiłem pikantne potrawy, które przyprawiałem pikantną papryką, na przykład czy pieprzem. Powiedzieli, że jest kapsaicyna, którą zawiera właśnie pikantna papryka. Pytanie do ciebie, czy to nie jest szkodliwe dla dziecka? Bo jako dziecko słyszałem, że pikantne potrawy nie są zdrowe dla organizmu ludzkiego. Czy dziecku możemy podać SlimCol? To zależy, o jakim dziecku mówimy, prawda? No to od którego roku życia? Jeżeli mamy 10-letnie otyłe dziecko, co się dzisiaj bardzo często zdarza, no to jak najbardziej. Są 10-letnie dzieci już z cukrzycą, tak? Spowodowaną otyłością. Zależy, o jakim temacie rozmawiamy. SlimCol to jest preparat, który usprawnia pracę układu pokarmowego i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Jeżeli dziecko jest ok, w porządku, ma wagę, jaką mieć powinno, to nie ma sensu podawać, bo u młodego człowieka układ pokarmowy, metabolizm jest tak szybki, że to nie ma większego sensu. Natomiast jeżeli dziecko jest karmione w jakichś takich nieodpowiednich sieciach karmiących dzieci dzisiaj bardzo często, no to wtedy tak samo jak z dorosłym postępujemy. Kapsaicyna tam zawarta, jak mówisz, ona może podrażnić, może spowodować jakiś dyskomfort, tylko właściwie w dwóch przypadkach. Jeżeli mamy wrzody żołądka bądź jakieś uszkodzenia, rany na śluzówce żołądka, wtedy powoduje pieczenie. I jeżeli tabletka, jakimś cudem mi się to ze dwa razy zdarzyło, utknie w przełyku, tak? Nie dojdzie do końca, bo przełyk jest pozbawiony tej warstwy ochronnej i wtedy jest takie uczucie zgagi. Jeżeli kapsaicyna zaczyna piec, na to jest bardzo szybkie antidotum, można ugasić ten pożar za pomocą albo tłuszczu, albo alkoholu, więc możemy albo wypić szklankę tłustego mleka, albo spożyć jakiś alkohol, w którym kapsaicyna się rozpuszcza i wtedy zniwelujemy to działanie. Ale generalnie
No, pikantne jedzenie nikogo nie zabiło, spytaj każdego Węgra, świetnie się czują i są szczuplejsi. Mhm. No dobrze, to powiedz w takim razie, czy wszystkie suplementy, które tworzysz, mogą spożywać dzieci? Od którego roku życia w takim razie? Czy spożywanie suplementów przez dzieci jest jakby objęte przepisami? Na suplementach jest zazwyczaj adnotacja, że od 6 czy 12 roku życia, szczególnie w tych aptecznych. Nasze suplementy, zresztą nie bez powodu w każdym sektorze sprzedaży tych produktów pojawiają się linie specjalnie dla dzieci, bo dla dzieci są po prostu mniejsze dawki, tak? Dawki są dobierane na podstawie wagi, więc byłoby troszeczkę niezbyt racjonalne nasypanie 6-letniemu chłopcu całej saszetki Totala, gdzie jest maka, żeńszeń, substancje pobudzające, tak, i bardzo duże dawki tych substancji. Trzeba, jeżeli to jest dziecko, które ma tam 10 i 12 lat, można tą saszetkę podzielić na 2-3 części, tak, i podawać mniejsze ilości, jeżeli ktoś ma ochotę suplementować dzieci preparatami naszymi. No bardziej myślałem tutaj o witaminie C na przykład. Witaminę C jak najbardziej, tylko trzeba podzielić ją na porcje, tak. Dziecko ma o wiele mniejszą... Witamina C przyswaja się, no cała się nie przyswoi ta, którą zjemy, prawda? Przyswoi się jej jakaś część. Jeżeli witamina C jest pochodzenia naturalnego, przyswoi jej się o wiele więcej niż tej syntetycznej, a reszta z organizmu jest usuwana, tak? Nadmiar tej witaminy C. No i dziecko powinno dostawać te porcje mniej, a częściej. Tak naprawdę to i dla nas byłoby korzystne, gdyby saszetkę dzielić na przykład na pół i spożywać co 2 godziny pół saszetki, to by było idealnie, tylko że to jest i czasochłonne, i męczące. Jasne, tak? Rozumiem. No a cofnijmy się jeszcze dalej. Mówimy o dzieciach. Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o kobiety w ciąży, bo też takie pytania mamy. Czy kobiety ciężarne mogą używać naszych suplementów? Jeżeli tak, to które polecasz? To jest bardzo ważne pytanie, bo mi się też ono często pojawia. Więc może zacznę od przepisów. Mhm. Przepisy tego niespecjalnie to regulują. Nie ma takiej konkretnej definicji pod tytułem, czy może kobieta w ciąży, czy nie może, bo te suplementy są różnorodne. No kobieta w ciąży może sobie wypić witaminę C, prawda, bo nic jej się nie stanie. Wręcz powinna zażywać omega-3, omega-6, tak w ogóle omega-kompleks. Wręcz powinna dostarczyć wszystkich witamin, mikroelementów, kiedy jest w ciąży, bo tam się rozwija nowe życie, tak, które potrzebuje tego wszystkiego. Jest kilka suplementów diety, kilka substancji, które zawsze muszą być oznakowane, nie podawać kobietom w ciąży. Są to przeważnie silne przeciwutleniacze, jak astaksantyna, jak resweratrol, bo to nie jest polecane kobietom w ciąży. Więc moim zdaniem ani z punktu prawnego, ani z logicznego nie ma przeciwwskazań, żeby kobiety w ciąży spożywały suplementy, które na chwilę obecną mamy w Colway International. Natomiast ja i z doświadczenia sprzedawcy, tak, pracując w multilevel marketingu, powiem tylko jedną rzecz. Zawsze wyślijmy tą kobietę w ciąży na konsultację do jej lekarza, bo my nie wiemy, jak przebiega jej ciąża, czy tam wszystko dzieje się prawidłowo, czy nie. I w przypadku, kiedy cokolwiek, nie daj Boże, by się wydarzyło, tak, no to ta kobieta będzie szukała jednak w swojej rozpaczy przyczyn tego i bez sensu jest po prostu mówienie jej, że jedz, bo będzie dobrze. Niech sobie to skonsultuje. No to skoro jesteśmy przy kobietach w ciąży, to mam jeszcze takie pytanie dotyczące kolostrum, bo jakoś mi się to skojarzyło, myślę, że i słusznie. To, co matka może dać najlepszego swojemu dziecku, no to mleko matki, a szczególnie zaraz po urodzeniu, prawda? Kolostrum, które mamy w naszych suplementach. Możesz powiedzieć, skąd ono pochodzi, co takiego ono robi, dlaczego zawarłeś w naszych suplementach właśnie kolostrum, mówiłeś o lizozymie, wyjaśnij te magiczne nazwy. Kolostrum z Francji pochodzi, od francuskich krówek. No kolostrum pochodzi z mleka krowiego, tak samo zresztą jak laktoferyna. Lizozym z jajka, z żółtka jajka. No są to substancje, w ogóle kolaceina jest suplementem moim zdaniem unikatowym na skalę światową. Ja nie znalazłem czegoś takiego na rynku, a szukam cały czas jakichś inspiracji. Połączenie tych trzech substancji daje mega ochronę i mega podkręcenie pracy układu immunologicznego. Po pierwsze i lizozym, i laktoferyna, i kolostrum są silnie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, więc w trakcie, kiedy atakuje nawet nas jakaś infekcja, one z tym zajściem walczą, tak? Ale tak podkręcają nasz układ immunologiczny, że my jesteśmy w stanie naturalnie bronić się przed tymi wszystkimi
wirusami, które zdarzają się w pewnych okresach roku, tak? Wszyscy chorują, wszyscy wykupują sobie jakieś leki na walkę ze skutkami choroby, natomiast my mamy coś, co jest nas w stanie uodpornić na to, walczyć z przyczyną powstawania tej dolegliwości, a nie walczyć z katarem, z gorączką czy z czymkolwiek. Więc nawet kiedy nas ten wirus dotknie, to o wiele szybciej sobie z tym poradzimy. Stosując kolacyjne łącznie z witaminą C, jest to naprawdę wielka ochrona. No, nie lepiej wypić po prostu szklankę mleka i zjeść jajecznicę, bo po prostu jajko. Gdybyśmy mieli jajko od kury i mleko od krowy i pili tego w odpowiednich ilościach, to oczywiście tak, bo w mleku krowim laktoferyna się znajduje do momentu, kiedy trafi ono od rolnika do dalszej obróbki, bo laktoferyna z mleka jest odbierana, wapń jest odbierany, tłuszcz jest odbierany, wszystkie wartościowe substancje są stamtąd właściwie pozyskiwane do chociażby suplementów diety, tak? Podobno gdzieś tam czytałem kiedyś, większość laktoferyny z rynku polskiego wykupują Rosjanie, tak? I tam na rynku rosyjskim można spotkać dużo leków na bazie laktoferyny. Więc no, jeżeli mamy dostęp do prawdziwego jedzenia, to tak. Jeżeli kupimy mleko w kartonie UHT, to ja niekoniecznie sądzę, że tam jest laktoferyna, ale jak ktoś chce być tego pewien, niech sobie da to mleko do badania. Jesteśmy przy kolacyjnie i tutaj przy tej okazji chciałem się Ciebie zapytać o taką rzecz. Wspomniałeś o lekach. Przychodzi taki moment w życiu wielu z nas, kiedy już nic innego nie pomaga, musimy poddać się kuracji antybiotykowej. Wiadomo, jak działają antybiotyki. I teraz pytanie takie do Ciebie. Które z suplementów poleciłbyś przy kuracji antybiotykowej i dlaczego? Wszystkie. Dlatego, że kuracja antybiotykowa jest stosowana w dzisiejszych czasach zupełnie w sposób nadmierny, tak? Antybiotyk kiedyś wynaleziony miał ratować życie. Dzisiaj zamiast ratować życie stał się produktem handlowym, na którym zarabia się pieniądze. Więc co robi antybiotyk? Oczywiście zabija bakterie, tak? Jak sama nazwa wskazuje. Natomiast osłabia nas układ immunologiczny. Szczególnie bakterie jelitowe. Więc pierwsze co zawsze kolacyjna, szczególnie ta część probiotyczna, powinna być po każdej antybiotykoterapii. Witamina C total, czyli wzmocnienie układu odpornościowego, zrównoważenie tego wszystkiego, powrót do dobrej kondycji, tak? Bo po kuracji antybiotykowej czujemy się słabi, osłabieni, te bakterie zabite, prawda? Choroba jakby przegnana, ale czujemy się osłabieni, zmęczeni, wyczerpani chorobą, więc jak najbardziej nawet należałoby zintensyfikować spożywanie tych suplementów. Czy dobrze kojarzę, probiotyk to jest to samo, co znajduje się w jogurcie, który jest polecany, tak, w trakcie kuracji. Również powinien się tam znajdować. Jasne. Pytanie do Ciebie kolejne. Witamina C, o której już tutaj kilka razy dzisiaj rozmawialiśmy. A powiedz mi, dlaczego ta witamina C nie rozpuszcza się w 100%, nie tworzy takiej jednolitej zawiesiny w wodzie? No czym to jest spowodowane? Z prostej przyczyny, bo to jest ekstrakt roślinny. To jest zmielona roślinka, tak? To jest zmielona dzika róża. Ekstrakt roślinny nie jest w stanie rozpuścić się w wodzie. Oczywiście ten ekstrakt jest w specjalistycznej maszynie zmikronizowany do bardzo małych cząsteczek i on się fajnie łączy z tą wodą, że jest w stanie stworzyć taką w miarę jednolitą konsystencję bez pływających większych obiektów, ale rozpuścić się nie rozpuści. Tak samo jak rozrabiamy w szklance preparat Total, on również, widać, że tam jakieś drobinki pływają, to są również ekstrakty roślinne. Nawet kolor, który posiada Total, to nie jest kolor nadany przez jakąś substancję barwiącą, to jest kolor naturalny dodanych ekstraktów. To skoro rozmawiamy o tej naszej witaminie C, już w pewnym sensie uzyskałem odpowiedź, ale chciałbym Cię prosić o potwierdzenie. Nasza witamina C jest to zmielona, jak powiedziałeś, roślinka. Czyli rozumiem. Ekstrakt roślinny. No właśnie, ekstrakt roślinny. Proszę, powiedz o tym, skąd bierze się różnica w cenie i w jakości pomiędzy naszą witaminą C, a witaminą C, tą taką popularną, którą możemy kupić za właściwie kilka już złotych w aptece. To jest różnica między syntetycznym kwasem askorbinowym, którego produkcja kosztuje grosze, a ekstraktem roślinnym, który jego proces trwania od momentu zasiania roślinki do momentu, kiedy ona trafiła, jest o wiele droższy, o wiele bardziej pracochłonny. I stąd jest ta różnica, tak? Po prostu ekstrakty roślinne są dosyć drogie, a ekstrakt z dzikiej róży jest najlepszą rośliną, jeżeli chodzi o
komponent do suplementu diety, bo ma największą zawartość, aż 70% witaminy C w 100% ekstraktu. Mhm. Jasne, rozumiem. Powiedz mi jeszcze pytanie dotyczące kolamidu. Mówisz o tym na szkoleniach, że zawiera D3 i K2, natomiast nie ma żadnej informacji o tym na opakowaniu. Dlaczego? Informacja jest tylko taka troszeczkę ukryta. Dlaczego nie można napisać D3 i K2? Pytanie jakby troszeczkę do Brukseli, nie do producenta, bo to przepisy od połowy tamtego roku zabroniły napisania na opakowaniu witamina D3 to zostało, czy K2. To zostało jakby zajęte tylko do leków, tak? Na leku możemy, na suplemencie diety nie. Taki powstał przepis i możemy sobie z tym dyskutować, zgadzać się bądź nie, ale jak go złamiemy, to dosięgnie nas sprawiedliwa kara, prawda? Więc piszemy witamina D, ale w nawiasie cholekalcyferol. Jeżeli ktoś sobie zada trudu wpisania, co to jest cholekalcyferol w Google, no to już się dowie, że to jest witamina D3, tak? Najlepsza jej forma w ogóle, witaminy D3. Jeżeli przy witaminie K jest napisane menahinon MK7, to znaczy, że to jest witamina K2 pochodzenia z soi natto, tak? Bardzo dobrze przyswajalna, naturalna i ta najlepsza, jaka może być. I musimy po prostu lawirować w tym świecie przepisów, bo w dzisiejszych czasach coraz mniej pozwala się na tych suplementach pisać. Ta sama substancja, która jest w leku, ma opis jako lecznicza, tak, że leczy konkretnie jakąś tam dolegliwość. Ta sama substancja w tej samej dawce umieszczona w suplemencie, nic nie można, czasami oni w ogóle nic nie można napisać. Jasne, rozumiem, czyli przepisy. Moi drodzy, widzicie, jaką wiedzą dysponuje Marek, jak świetne ma wyczucie co do produktów i tak moglibyśmy rozmawiać pewnie jeszcze przez wiele godzin. Myślę, że tak. Myślę, że ta twoja wiedza jest potwierdzeniem tej tezy, którą wiele osób wysnuwa. Dlaczego suplementy w Colwell International sprzedają się tak doskonale i właściwie w większości to produkty, które ty kreujesz, są w tak zwanym topie sprzedaży w naszej firmie. Ja teraz, w tym momencie chciałbym cię jeszcze troszeczkę pociągnąć za język, żebyś opowiedział o tym, co w przyszłości, w tej najbliższej, może w troszeczkę dalszej, bo wiem, że twoja głowa jest pełna pomysłów. Wiem, że też jako człowiek związany ze sprzedażą bezpośrednią jeździsz dużo, prowadzisz szkoleń, słuchasz ludzi, na tej podstawie podsuwasz nam różnego rodzaju pomysły, wspólnie te pomysły rozwijamy. I już 18 marca, moi drodzy, na konferencji Colwell International, która odbędzie się w Gdyni, ta konferencja tym razem zatytułowana jest Power of Women. Na tej konferencji Marek poczęstuje Was co najmniej jednym nowym produktem, który wejdzie do sprzedaży już na wiosnę. Jakbyś, Marku, mógł uchylić rąbka tajemnicy, co takiego szykujesz dla nas na wiosnę? Bardzo dobry slogan, Power of Women. Bo to będzie produkt z powerem. Jestem wręcz przekonany, że na konferencję w marcu będziemy w stanie poczęstować Państwa nowym produktem, który zasili chyba szeregi linii Wellness Colwell International. Będzie to shot energetyczny. Tak zwany energizer. Energizer to będzie coś, co będą świetnie mogli stosować ludzie uprawiający sport przed treningiem. Będą to mogli stosować ludzie, którzy mają intensywny tryb życia i potrzebują trochę więcej energii. Będzie to wspaniała alternatywa dla kawy czy jakichś słynnych napojów energetycznych. No i będzie to preparat, który z tych shotów energetyzujących będzie wyróżniał się zasadniczo, bo będzie się składał aż 17 substancji. Przepraszam, ilu substancji? 17 substancji. Co takiego chcesz tam włożyć do tego? Może nie będę do końca zdradzał tego wszystkiego, będzie tam troszeczkę celowanych witaminek, troszeczkę będzie to okraszone ekstraktami roślinnymi, które nie tyle będą dawać taką energię jak kofeina, że nas pobudzi, ale będą dawać długotrwałą energię, lepszą możliwość kojarzenia, myślenia, tak i w sferze psychicznej i fizycznej będą jakby na wyższym poziomie nas utrzymywać. Tak się uśmiecham, dlatego że kiedy opowiadasz o tym preparacie, to przychodzi mi do głowy
kadr z filmu Asterix i Obelix. No, czy to będzie coś może takiego? Może aż tak nie będzie. Ale skrzydła? Tej receptury jeszcze mi się nie udało opanować, ale będzie dawał naprawdę bardzo dużo energii i będzie to przede wszystkim zdrowa alternatywa dla tych różnych napojów, na przykład energetycznych, które nie do końca są fajne, bo potrafią zawierać ogromną ilość cukru w swoim składzie. Tu natomiast tego nie spotkacie. No i chociażby samą ceną będą konkurować. Tak? A coś mógłbyś już powiedzieć o cenie? Jest to ja myślę, że będzie ten shot tańszy niż kawa w kawiarni. Tańszy i zdrowszy jednocześnie, biorąc pod uwagę te 17 substancji. Nadmiar kawy jest w stanie zakwasić nasz organizm. Kawę też trzeba dozować w sposób odpowiedni, natomiast ten preparat jak najbardziej będzie alternatywą w tym kierunku. Czyli podsumowując, ten preparat to preparat, który mogę zabrać ze sobą na trening tenisa, na trening crossfitowy, ale również wyjeżdżając w jakąś daleką trasę, mogę wziąć go ze sobą i wtedy, kiedy sen mnie morzy, po prostu ten preparat powoduje, że mam lepszą koncentrację, energię. Pobudza jak kawa, jak substancja taka kofeina, tak? No i daje ten długotrwały jeszcze proces utrzymywania tego. No i co najważniejsze, jest zdrowy. Jest zdrowy. A ja tutaj Państwu chciałbym zdradzić pewną tajemnicę, a właściwie podzielić się swoim doświadczeniem. Dzisiaj w studio mieliśmy okazję razem z Karoliną, panią reżyser, której tutaj na wizji nie widać, spróbować tego preparatu i powiem szczerze, że obydwoje stwierdziliśmy, że będzie to nasz ulubiony produkt, który Marek wprowadzi na rynek w ramach Colo International. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że pani reżyser usiedzi tam na miejscu. Natomiast jest jeszcze jeden produkt i tutaj myślę, że warto jest o nim powiedzieć, ponieważ od samego początku, w kwietnia 2015 roku, dokładnie 26, kiedy powstaliśmy, do firmy wpływają zapytania, kiedy wreszcie będzie ten podstawowy z preparatów, który służy tej codziennej suplementacji. Wiemy o tym, że mamy witaminę C, natomiast tym drugim, takim absolutnie podstawowym suplementem jest... magnez. No to powiedz, bo myślę, że wiele osób się tutaj uśmiechnie. No magnez mam gotowy. Chyba już mamy większość ustalone, co z tym fantem robić. Ja mam wielką nadzieję, że może na konferencji marcowej poczęstujemy Państwa również magnezem. Mhm. Magnez będzie oczywiście w formie najbardziej przyswajalnej, w dużej dawce, w mega przystępnej cenie. Będzie mocną konkurencją dla preparatów występujących na rynku aptecznym. No właśnie, no, na tym może poprzestańmy. Wiem, że Twoja głowa jest pełna pomysłów. Mam jeszcze ze 20 pomysłów. Ale o tym może troszeczkę później. Proszę Państwa, 18 marca na konferencji w Gdyni w hotelu Marriott, na konferencji pod tytułem Power of Women, będzie się działo bardzo dużo. Przede wszystkim odsłonimy i pokażemy Wam dwa nowe produkty. Poczęstujemy tymi produktami, także zapraszamy bardzo serdecznie. A Tobie, Marku, dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ci za pasję i energię, którą wnosisz do Colo International. Ja myślę, że ta nasza współpraca przyniesie jeszcze wiele tak fantastycznych owoców, jak te, o których dzisiaj opowiadałeś z tą ogromną pasją. Slim Col, Total for Men, Total for Women, to tylko trójka z Twoich dzieci. Tych najnowszych moich tych najnowszych dzieci, tak. Ja mam bardzo wielką frajdę ze współpracy z Colo International i w kreowaniu produktów na ten rynek, ponieważ te, które tworzymy na rynek apteczny, bo współpracuję też z innymi firmami, są po prostu nudne. Tutaj można wodze fantazji, że tak powiem, rozpuścić na maksa. Tu można tworzyć naprawdę dobre suplementy, które działają, a nie tylko te, do których można dopisać jakąś legendę marketingową. No właśnie. I tym miłym akcentem się chcemy z Państwem pożegnać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Ja Tobie, Marku, dziękuję i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Dziękuję. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.